Cześć chłopaki. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę taki punkt recyklingu. Sklep Lidl, żeby zachęcić ludzi, żeby nie marnotrawić plastiku czy jakichś metalowych puszek. Zdaje się, że właśnie jakiś plastikowy butelek, zaraz to przeczytamy. To przygotował takie maszyny. Jak się wrzuci te rzeczy do tej maszyny, to się dostaje paragon. Można iść do sklepu i wtedy rachunek, jaki się zapłaci za zakupy, będzie niższy o to, co żeśmy wrócili. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. O, tu pisze plastik, jakieś metalowe puszki i szkło. To są te maszyny. Drzwi są automatyczne. A, to można umyć ręce później. Tu jest narysowane, co oni przyjmują. Zobaczcie, jak jest tak na zielono, to znaczy takie butelki, puszki, szkło. No nie przyjmują jakichś rzeczy, które są wypełnione płynami, jakieś takie torby. To nie. Tu wygląda ta maszyna, tu się tak wrzuca i za chwilę będę wrzucał. Czekajcie, jeszcze zobaczmy, co tu jest. Tu można potem też właśnie umyć ręce. Bo to jest do dezynfekcji, a to można umyć ręce, jak się pobrudziły. A tu jest ta sama maszyna. No, poczekajcie chwilę, tylko przygotuję sobie puszki i będziemy wrzucać. Tutaj jest pojemnik na już zużytą jakąś reklamówkę. No i wrzucamy. Jak to się robi, jeszcze nie wiem. A, poleciało. Dajemy na następną. Zobaczcie, jest taki taśmociąg. O, jak wrzucam, to się światełko zapala, czyli chyba liczy rzeczy. O, i tu zobaczcie, naliczyło, że wzięliśmy 4 rzeczy, za każdą rzecz jest 10 pensów, czyli to mamy 40 pensów. Wydrukowało nam rachunek i mamy 40 pensów zaoszczędzone. To zobaczcie, można wygrać sobie język, jest też język polski, w jakim chcemy obsługiwać tą maszynę. Także teraz, jak zrobię zakupy w Lidlu, to jak przyjdzie mi płacić, to zapłacę mniej o 40 pensów. Tyle zarobiłem, rzucając te puszki i butelkę. Wiecie, to jest po to, żeby właśnie, żeby nie marnować tych wszystkich rzeczy, bo na naszej planecie jest ich mało i nie możemy ich teraz wyrzucać byle gdzie. Kocham Was, moje bąble, buziaki. Pa!